Witamy Państwa bardzo serdecznie na turkusowym webinarze. Dzisiaj jesteśmy z Arturem, w sumie współudziałowcem również Eco Coach od niedawna. Witamy wszystkich serdecznie. I dzisiaj mamy 27. turkusowy webinar. Czyli tak, generalnie tutaj wracając też tutaj do tematu, tak, mamy też informację od Was, że widać nas, słychać dobrze, dziękujemy bardzo za informację. No i cóż, nasz 27. turkusowy webinar mamy dzisiaj pod hasłem platformy HolaSpirit, czyli takiej platformy, która potrafi wspierać samozarządzanie, holakrację, socjokrację w organizacjach. Dokładnie, jest to rewelacyjne narzędzie, które właśnie wyłoniło się ewidentnie z holakracji, czyli żeby wdrażać skutecznie holakrację, ważny jest również system, który do tego mamy. I tam mamy dwa systemy, czyli GlassFrog, oryginalne właśnie narzędzie, które wyłoniło się z Holacracy One. Natomiast drugim narzędziem jest właśnie HolaSpirit, którym z drugiej strony socjokracja jest najbardziej popularna we Francji, ponieważ to właśnie Francuzi wymyślili to hasło, wymyślili metodę pracy i tam jest wiele narzędzi bardzo zbliżonych do holakracji. No i stąd to jest naprawdę rewelacyjne narzędzie, które wspiera samozarządzanie, a ma tam mnóstwo różnych funkcji, także zaraz do tego przejdziemy. Także zaczynamy webinar. Witamy Was bardzo serdecznie. Przy okazji pozdrawiamy tutaj naszego operatora, z którego nie widzicie, Waldemara Kozłowskiego. Także Waldek nas nagrywa i będziemy udostępniali teraz te webinary również na naszym kanale na YouTube w lepszej jakości. Także dziękujemy właśnie Wam, którzy tutaj z nami jesteście. No i co? Zaczynamy. 27. turkusowy webinar. I mamy tutaj pewną listę pytań, na które brawo, że Artur przygotował. Także zanim przejdziemy jeszcze do HolaSpirit, mamy tematy, które Artur usiadł i stwierdził, on musi na wszystkie te pytania otrzymać odpowiedzi. Tak, właśnie dla mnie też byłoby to właśnie też interesujące i wydaje mi się, że w sumie dla uczestników, którzy też nas oglądają, mogłoby to być też tak istotne. No i dlatego właśnie to, co Marek powiedział, zanim przejdziemy tutaj do pokazania samego narzędzia HolaSpirit, może poświęcimy tutaj 20-30 minut na to, żeby porozmawiać o takim wstępie, zanim przejdziemy do całej platformy. No i generalnie tak, w sumie początek, Marku, chciałbym przejść właśnie do innowacji. Generalnie w obecnym czasie dużo się mówi o innowacji, dużo firm wprowadza różnego rodzaju innowacje, po to, by być też konkurencyjnym i rozpoznawalnym na rynku. Wprowadza się innowacje w produktach, w usługach, ale w czym jeszcze możemy wprowadzić innowacje? Co jest taką najtrwalszą zmianę, co może zapoczątkować czy przyczynić się do takiej trwałej zmiany w organizacji? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ właśnie wiele firm zapomina o tym, co daje taką najtrwalszą zmianę w organizacji. Wiele liderów, prezesów, czyli firm tak samo się skupia na tym, jakie nowe technologie, nowe systemy, nowe aplikacje, nowe produkty możemy wdrożyć, co da nam przewagę konkurencyjną. Natomiast jest rzeczywiście jedna droga do tego, żeby to zapewnić na wiele, wiele, wiele lat. I my wiemy razem, ponieważ pracowaliśmy w Igusie, że Igus też był taką firmą, jest cały czas taką firmą, która wdraża dużo innowacji technologicznych. Praktycznie wiele produktów jest innowacją na rynku. Dla przypomnienia, my razem z Igusem, razem za którym pracowaliśmy w Igusie, ja byłem dyrektorem zarządzającym, prezesem zarządu, a który odpowiadał za całą produkcję i rozkręcił całą produkcję w Polsce. Teraz jest biznes coachem, tak dla przypomnienia. Ja dla przypomnienia też jestem założycielem Eco Coach. Będziemy mówili tutaj też między innymi o Eco Coach. Jesteśmy firmą turkusową, działamy na zasadzie samozarządzania. Także jestem autorem książki Od hierarchii do turkusu. Dla tych, którzy jeszcze może nas nie znają, takie przypomnienie.
No i właśnie, my to wiemy z Igusa, że to, co daje cały czas przewagę konkurencyjną Igusowi, to jest przede wszystkim inny sposób pracy, inny sposób organizacji pracy, inny sposób zarządzania firmą. Tak? I właśnie między innymi w książce Pracować Inaczej, w mojej książce Od Hierarchii do Turbusu, zauważycie też to, co może wprowadzić tą zmianę, taką innowację, czyli między innymi wprowadzenie zasad samozarządzania i tworzenia turkusowych organizacji. Nie widzimy to tylko na przykładzie właśnie tych turkusowych organizacji, które są opisane w książkach, jak firma Burzorg, jak firmy takie, jak właśnie wszystkie inne opisane w Pracować Inaczej, między innymi Semko, które ja wymieniam, ale również te, które niekoniecznie można nazywać turkusowymi organizacjami, ale takie, które wprowadziły innowacje do swojego sposobu zarządzania i organizacji, czyli między innymi Google, między innymi Intel, jak między innymi OKR-y, które oni sami wymyślili, Andy Grove, prezes Intela wieloletni, właśnie wprowadził system zarządzania firmy oparty na właśnie celach, czyli na Objective Key Results, OKR-ach. I to daje najtrwalszą i najdłuższą innowację, która później przekłada się też na inne elementy innowacji, czyli właśnie od tej zmiany kultury organizacyjnej tak naprawdę wyszły kolejne innowacje, które Igus tworzy ciągle, które właśnie my sami to już wiemy po EcoCoach. Mimo wszystko, że firma jest ciągle młoda, ale my wiemy, że my tworzymy w tym momencie pewną, rodzi się ta nasza kultura organizacyjna, która tworzy kolejne rzeczy, jak między innymi te webinary. Wiele firm ciągle nie korzysta z webinarów do tego, żeby edukować, żeby tworzyć pewien marketing edukacyjny, żeby też sprzedawać. A my między innymi od tego, że zaczęliśmy od tworzenia kultury organizacyjnej, to później mamy kolejne innowacje, które wprowadzamy na rynek i które pchają nas do przodu i pchają naszą organizację do przodu. Ta historia tych turkusowych webinarów jest w sumie dosyć długa, bo trwa już ponad 2 lata. Dokładnie. Prawda? To Marek jeszcze rozpoczął dawno temu, teraz już to kontynuujemy już zespołowo. Dokładnie. Także też jest super rzeczą. I to, co Marku wspomniałeś, te wszystkie elementy, czyli rozumiem, że możemy to wszystko jakby nazwać pod jakby jednym pojęciem, czyli kultura organizacyjna. Dokładnie. W firmie, prawda? Dokładnie. To jest pewna rzecz, którą my wewnętrznie czujemy, ludzie wewnętrznie wiedzą, że okej, atmosfera, kurczę, lubimy przychodzić do miejsca, w którym się nam fajnie pracuje, w którym ludzie zamiast narzekać, to wspólnie napędzają się do pracy. I tutaj bardziej potocznym językiem jest słowo atmosfera. Jaka jest atmosfera w firmie, jak nam się pracuje, jaka jest atmosfera w zespole, że my wspieramy siebie nawzajem i takie właśnie miejsca pracy, w którym my nawzajem siebie podnosimy i wspieramy i dodajemy otuchy, to w takich miejscach przychodzimy i zaczynamy rozkwitać, ludzie zaczynają rozkwitać. Natomiast rzeczywiście z tej atmosfery, jaką mamy w pracy i to, co używamy potocznie, pewnym zbiorem elementów, które już jest badane, które już jest zwrotem na uniwersytetach i na akademiach zarządzania, który jest badany, to jest kultura organizacyjna, tak? Ja tutaj rok doktoratu, który robiłem, mi dał bardzo duży na Akademii Leona Koźmińskiego. Generalnie też polecam, jakbyś ktoś chciał robić doktorat, polecam to doświadczenie. Dało mi bardzo dużo właśnie wiedzy na temat kultury organizacyjnej, jak ją kształtować, czym ona jest. I co tworzy taką kulturę organizacyjną w firmie? No właśnie, i to jest Edgar Schein, jeden z ludzi, którzy w dziedzinie zarządzania jest najbardziej znany od strony kultury organizacyjnej, polecam wszystkie książki jego. Mówi o tym, że na kulturę organizacyjną w firmie składają się pewne elementy, to jest no w sumie historia kultury organizacyjnej, to jest też nasza polska, nasz bardzo duży polski wkład, który mamy na to, ponieważ zaczął się tak naprawdę od takiej dziedziny jak etnografia i antropologia. I tutaj nasz rewelacyjny naukowiec, ale też badacz kultur pierwotnych, czyli Ernest Malinowski, który pojechał do Polinezji i tam z grupą ludzi, którzy chodzili w spódniczkach i
i siedzą codziennie przy ognisku, gotowali w tradycyjny sposób swoje jedzenia. Pojechał właśnie w latach XIX-XX wiek, pojechał tam i wchodząc do tej kultury ludzi, tych ludzi pierwotnych, można tak to nazwać, zaczął poznawać, jak to jest, czym jest kultura, tak? Czyli kultura organizacyjna jest takim też małym, która jest w organizacjach, jest częścią większego obszaru kultury, który już jest kulturą państw, kulturą też takim większym elementem kultury, naszej kultury ludzi, społeczeństw, rodzin. Natomiast jeśli byśmy popatrzyli na już stricte kulturę organizacyjną, czyli to, co jest w firmach, no to na tą kulturę organizacyjną się składają się między innymi słowa, które ludzie używają, tak? Czyli na przykład w takich firmach, nowoczesnych firmach jak Google, Intel, są etnografowie, badacze kultury, którzy na bieżąco siedzą, przychodzą do różnych zespołów i sprawdzają, jakimi ludzie słowami mówią, tak? To jest między innymi słowa, jakie komunikacja tworzy między innymi naszą kulturę, język, którego używamy. Następnie systemy, tak? Systemy IT również się składają na to, to jest jedno ze sobą z drugim powiązane. Następnie pewne artefakty, produkty, usługi również, które my tworzymy. Na to też, tak jakby kultura organizacji, ona ma wpływ na kulturę większą, czyli to, co jest kultura klientów i kultura dostawców. A z drugiej strony kultura danego kraju, tak, również wpływa na kulturę danej organizacji, czyli jak my na przykład mieliśmy przykład Igusa, to ja wiem, pracując w Singapurze przez długi czas, wyjeżdżając do Rosji, zakładając oddział w Rosji, to ja wiem, że mimo wszystko, że my staraliśmy się mieć jedną wspólną kulturę w Igusie, to kultura organizacyjna w Igusie w Singapurze była zupełnie inna niż kultura u nas w Polsce. Kultura w Niemczech była zupełnie inna niż kultura w Polsce. One były w jakiś sposób spójne ze sobą, a oprócz tego były inne. Także to jest generalnie bardzo, bardzo ciekawy temat i może kiedyś do tego może wrócimy jeszcze, bo na ten temat, jak widzisz, mogę mówić znacznie więcej. Okej, no właśnie. A tutaj mam jeszcze właśnie coś takiego pytanie, czy świadomie możemy tworzyć i jakby kształtować kulturę organizacyjną firmy? Dokładnie. I to jest kolejne bardzo dobre pytanie, które masz przygotowane dla mnie, ponieważ to jest częściowo powiązane z tym naszym zawodem, tak? Czyli zawodem coacha biznesowego, executive coacha. Ponieważ jak duże firmy mogą sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić etnografa albo antropologa, który siedzi i po prostu bada tą kulturę, czy rzeczywiście ludzie siebie wspierają, czy siebie niszczą, czy mają pewne nawyki, które, nawyki zachowań, nawyki komunikacji, które mówią, stary, kurczę, zrobiłeś fajną pracę, w ogóle możemy zrobić jeszcze więcej, czy mówią, w ogóle lepiej to się zwolni i w ogóle, tak? Czyli jakimi komunikatami ludzie mówią. Nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić etnografa, antropologa albo robić sobie regularne badania kultury organizacyjnej. Dlatego między innymi jesteśmy my, czyli coachy biznesowi, którzy z jednej strony my możemy pracować z jednej strony nad celami klienta, nad celami całej organizacji, a z drugiej strony możemy wejść i również dzięki naszej pracy, wiesz dobrze, jakie mamy narzędzia, z jakimi pracujemy, czyli asesmenty, które robimy, my nie badamy tylko lidera, z którym pracujemy, ale również badamy całą organizację. I to jest takie mini badanie kultury organizacyjnej, którą robimy i z tego badania kultury organizacyjnej idziemy dalej. I tutaj odpowiem tym wstępem na Twoje pytanie, czyli na to, że my dobrze wiemy, pracując jako coache, że jesteśmy w stanie zmieniać swoje nawyki. No tak? Zmieniać swoje nawyki, jak i pomagać naszym klientom zmieniać nawyki. Tak? I właśnie stąd ten zawód jest tak rewelacyjny, ponieważ my wiedząc, że jesteśmy w stanie zmieniać ludzkie nawyki i pomagać ludziom zmieniać te nawyki. Zaczynamy później z pracy jeden na jeden, tak jak później, jak zaczynamy zauważać, że my jesteśmy w stanie to zmieniać na poziomie jednostki, kolejnym etapem pracy coacha to jest to, że zaczyna pracować jako coach zespołowy, czyli na przykład ta sesja, którą ja miałem wczoraj 4-godzinną z naszym klientem, z dużą korporacją, która chce zwiększyć samozarządzanie w organizacji, to zaczynamy pracować później jako coach zespołowy, który pomaga całym zespołom zmieniać swoje nawyki, tak? Zmieniać, porzucać pewne ograniczające nawyki, aby pracowywać lepsze.
I później kolejnym etapem jest to, że my możemy, pracując z całą organizacją, ja na przykład jak pracuję z prezesem organizacji, to i ty tak samo pracujesz z dyrektorami, z prezesami, z wiceprezesami, też dobrze wiemy, że my pracując z liderem organizacji, który często właśnie jego energia, jego nawyki wpływają na nawyki całej organizacji, to zaczynamy zmieniać całą kulturę organizacyjną firmy, pracując jako executive coach, business coach, z przedsiębiorcą, z dyrektorem, z prezesem, albo rzeczywiście możemy wejść na cały program roczny, dwuletni zmiany kultury organizacyjnej, zarówno dla kilkudziesięcioosobowych firm, jak i dla kilkutysięcznych. Takie case'y również mamy. No okej, okay. No właśnie, bo my jako ludzie generalnie mamy w sobie naprawdę dosyć dużo nawyków, prawda? I całe nasze życie to jest nawyk. To Dostojewski powiedział, że przez pierwsze 40 lat my budujemy swoje nawyki po to, żeby przez kolejne 40 lat już z tych nawyków wypracowanych wcześniej z nich korzystać. Natomiast ja bym tutaj częściowo skorygował tego Dostojewskiego, ponieważ pracując jako coachem, my wiemy, że okej, okay, tak najczęściej wygląda funkcjonowanie standardowego człowieka, natomiast my jako coachy wiemy, że ludzie się potrafią zmieniać się przez całe życie. Jeśli myślicie o tym, że macie jakiś nawyk, którego nie jesteście w stanie, który jest dla was uciążliwy, nie jesteście się w stanie go pozbyć, uwierzcie mi, najcięższe nawyki jesteście w stanie porzucić. I my jesteśmy też między innymi, co jest nasz zawód, którym pomagamy ludziom pozbywać się tych nawyków, zarówno w pracy jeden na jeden, jak i zespołów, jak i organizacji. Dokładnie, bo wchodząc generalnie do jakiejś organizacji, czy tworząc jakąś nową, my też wchodzimy z jakimś bagażem własnym, prawda? To jest rzeczywiście później właśnie rola, to co powiedziałeś, żeby później móc te nawyki zmieniać, prawda? I tutaj są metody rzeczywiście na zmianę właśnie takiej skuteczną właśnie zmianę nawyków w sposób, który właśnie powiedziałem. Dokładnie. No, my tutaj czerpiemy dla naszej pracy, czerpiemy mnóstwo, ze względu na to, że coach to też jest ten zawód, który czerpie bardzo dużo psychologii pozytywnej. No i mamy tutaj całą dziedzinę psychologii behawioralnej. Tutaj też moglibyśmy na ten temat mówić więcej, ale wiem, że mamy intensywne, masz tam jeszcze, dopiero jesteśmy w połowie twoich pytań chyba. Także na temat zmiany nawyków to może kiedyś na innym etapie, przy innym webinarze, bo to nie do końca z turkusowymi organizacjami, ale może do tego tematu wrócimy. Tak, no na pewno w jednym z kolejnych webinarów to oczywiście możemy to zrobić. No i generalnie, a wspomniałem właśnie o turkusowych organizacjach, prawda? Czyli tak, turkusowe organizacje, czym się charakteryzują generalnie turkusowe organizacje, jakie są takie elementy, najważniejsze elementy takie składowe? No właśnie, bo nie wszyscy mają świadomość tego, kolejne bardzo dobre pytanie, nie wszyscy mają świadomość tego, że to co opisał Frédéric Laloux, ja też piszę w swojej książce, to jest pewna kultura organizacyjna, czyli turkusową organizację można nazwać pewną kulturą organizacyjną i to, że on wypisał 12 firm od Burtzorgu przez m.in. Holacracy One, przez inne organizacje, tak naprawdę jest pewną kulturą organizacyjną. I turkusowe organizacje, on wyszczególnił, że zbierając te wszystkie organizacje, to one mają trzy wspólne cechy. Czyli możemy mówić, że te kultury organizacyjne, które są kulturami organizacyjnymi turkusowych organizacji, mają trzy wspólne cechy. I pierwszym filarem turkusowych organizacji jest samozarządzanie. Tak powiem w skrócie, dodatkowo przedstawię, ale też dodam dwa zdania, co to znaczy samozarządzanie. Tak? Czyli samozarządzanie to jest taka odwołanie się do naszej naturalnej zdolności do samozarządzania, tak? Czyli że to samozarządzanie, które my znamy z każdego z nas, że my jako dorosłe uczciwi ludzie potrafimy zadbać sami o siebie, potrafimy się ubrać, potrafimy sobie kupić samochód, potrafimy sobie znaleźć pracę, potrafimy sobie znaleźć żonę, męża, potrafimy prowadzić szczęśliwe życie, bardziej szczęśliwe albo mniej szczęśliwe. I tak naprawdę przechodzimy z tego poziomu jednostki samozarządzania do samozarządzania w organizacji. Tak? Że choćby nawet w rodzinie, jak my mamy rodzinę, to tam nie macie szefa, który wam mówi, ok, ty masz dzisiaj zrobić śniadanie, musisz się ubrać, albo musisz sobie kupić samochód. Tak? W rodzinach my jako dorośli ludzie potrafimy sami sobą zarządzać, potrafimy tworzyć
jednostki społeczne, które się samo zarządzają. No i dlaczego my w organizacjach, wchodząc do organizacji, przychodząc przez próg, my mamy nasze samozarządzanie zostawić za plecami i przychodząc przez próg powiedzieć, ja w tym momencie już się sam nie zarządzam, tylko mam szefa, który on mi mówi, jak ja mam pracować, nad tym szefem jest szef szefa, nad szefem szefa jest prezes i to on generalnie zarządza całością, a jestem tylko małym pionkiem, tak? Czyli tutaj mówimy o tym, że to jest taka bardzo duża zmiana, która następuje obecnie, czyli pewna zmiana paradygmatu zarządzania. To jest często odwrócenie struktury organizacyjnej, zmiana struktury organizacyjnej, żeby nie było hierarchicznych piramid. To jest odwołanie się do tego, że nie ma już takiej hierarchii bardzo dużej pomiędzy ludźmi, tylko wszyscy siebie nawzajem traktujemy jak równi ludzie i z konkretnymi też zadaniami, bo tutaj jest mnóstwo mitów na temat samozarządzania. Także, żeby to, tego nie przedłużyć, bo na ten temat to już mówiliśmy nieraz podczas trójkursowych webinarów, czyli pierwszym filarem jest samozarządzanie. Drugim filarem jest tak zwana pełnia człowieczeństwa. Czyli to, że ten nowy rodzaj firm, ta nowa kultura organizacyjna, która się zaczyna wyłaniać, czyli trójkursowe organizacje, ludzie zaczynają zauważać, że człowiek to nie tylko po prostu fizyczny zlepek kości i mięśni, który jest bardzo łatwo napędzany, że jak mu się da trochę więcej pieniędzy, albo trochę więcej jeść, albo trochę więcej cukru, to zaczyna coraz szybciej działać, tylko że jest pewną skomplikowaną strukturą, która się składa przede wszystkim też z myśli i myśli mają ogromny wpływ na nas, się składa również z duchowości, które te rzeczy są ze sobą powiązane. I tutaj mówimy o pełni i to są pewne właśnie firmy, które zaczynają otwierać się na odkrywanie tego, co, czym tak naprawdę jest człowiek. Tutaj między innymi coaching się bardzo dobrze sprawdza. Tutaj są wiele innych praktyk, które odkrywają tą naszą właśnie ten aspekt duchowy, ten aspekt fizyczny i to jest drugi filar. No i trzeci filar to jest tak zwany ewolucyjny sens istnienia, ewolucyjny cel. To jest coś takiego, że wiele organizacji zaczyna zauważać, że działanie tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, no to nie do końca z jednej strony przyciąga do nich wielu pracowników. Często od nich odchodzą ludzie gdzieś, bo wolą pracować w startupach, które mają jakiś większy, ambitniejszy cel, które startupy powstają po to, żeby rozwijać globalne problemy, które mamy i zaczynają firmy również, właśnie między innymi te turkusowe organizacje, tak jak my, tak? Czyli chcemy rzeczywiście tworzyć organizację Wyko Coach, którą nie tylko my zarabiamy i przez to jest nasz cel, tylko my chcemy też pomagać innym ludziom w rozwoju, pomagać innym organizacjom w rozwoju i przez to między innymi, dlatego jest ten nasze eko na początku nazwy, że my widzimy też większy cel, że my tworzymy ekosystemy, my zmieniamy ekosystemy dzięki naszemu działaniu, zmieniamy firmy, a też naszą pracą tworzymy lepsze organizacje, pomagamy innym ludziom stawać się lepszymi ludźmi i to jest to, co właśnie inne firmy zauważają, że też w pewnym momencie ludziom zaczyna się nudzić po prostu w pracy, jeśli zaczynają robić w kółko to samo i w pewnym momencie człowiek się zmienia i właśnie ta ewolucja, i to jest w tym trzecim filarze istotne, że my ciągle ewoluujemy, my nie jesteśmy tymi samymi ludźmi cały czas i tutaj jest pewien aspekt, który pewnie zaraz jeszcze dojdziemy na etapie Holaspiryt, jak wytłumaczymy, ponieważ nasz tradycyjne organizacje nas wciskają w stanowiska, jest pewna ty jesteś na stanowisku kierownika i ponad tobą jest jakieś stanowisko dyrektora i ty ze sobą samym musisz się wcisnąć w pewną sztampę, którą tam masz, bo tam musisz dzwonić do klientów, tam musisz coś takiego robić i musisz się wbić na to stanowisko, przepracować najbliższe 5-4 lata, żebyś się sprawdził, żebyś później poszedł wyżej. I tutaj mamy pewną zmianę przy turkusowych organizacjach, co dojdziemy na etapie Holaspiryt, że tam mamy często zmianę i odejście od tego i mamy na przykład role, które role na przykład ty i ja mamy wiele ról jako coach, tak? I te role przy okazji możemy zmieniać. Mamy system do tego, żeby w łatwy sposób zmieniać. Także to jest takie skrótowe wytłumaczenie, czym są turkusowe organizacje.
Okej. Okay. No i w takim razie tak, bo to jest rzeczywiście zadziwiająca rzecz, że w życiu prywatnym właśnie nie potrzebujemy zwierzchników, prawda, żeby cokolwiek zrobić, zmienić, prawda? A w organizacjach rzeczywiście, tak jak mi powiedziałeś, musimy się wcisnąć, dopasować. Wiele osób przychodzi do pracy właśnie z takim nastawieniem, albo może nie chce tego robić, ale tak jest po prostu w kulturze danej organizacji, że jest właśnie ten kierownik, który właśnie mówi, że trzeba zrobić coś od A do jakiegoś punktu B. Dokładnie. No ja tutaj mam jeszcze jeden taki konkretny przykład, który podam, który też to wytłumaczy, ponieważ to jest taki realny przykład, który znam. Tak? Czyli jest na przykład bardzo duża organizacja i tam jest pewien człowiek, który jest rewelacyjnym ekspertem. Pracuje niesamowicie na swoim stanowisku, w pracy w firmie. Tak? Niestety w firmie ludzie wszyscy wiedzą, że on po tym firmie, że jak on wyjdzie z pracy, to on ma pewien problem, tak? Ponieważ prawdopodobnie codziennie pije alkohol, tak? Ponieważ wszyscy jak spotykają go z samego rana, to od niego po prostu czuć alkoholem. I w takich tradycyjnych organizacjach mówimy o tym, że ludzie zakładają często maski. Tak, zakładają na siebie maski, że on się musi po prostu wciąć w jakieś stanowisko, musi pokazywać, jest ekspertem, to on musi być od 8 do 16, musi grać pewną rolę, tak? Natomiast w ogóle po pracy jest kimś innym, tak? I tutaj ta pełnia, o której mówimy, ewolucyjny czy cel, to jest też takim narzędziem, w którym my się znacznie bardziej po prostu jesteśmy takimi ludźmi, jakimi jesteśmy. My sami wiemy, wy coach, że pracując w takim startupie, którym tak naprawdę jesteśmy, tak, to my mamy różne wzloty i upadki. My przez to, że o tym mówimy, to jesteśmy w stanie lepiej siebie wspierać, my siebie znamy znacznie lepiej. No i tutaj z jednej strony właśnie nie ma czegoś takiego, że to jest też turkusowa organizacja, to jest takie miejsce, w którym ludzie ściągają swoje maski, które często mają założone w innych organizacjach i mogą być prawdziwie sobą, tak? Czyli całkowicie odkryć swoje głębokie ja i swoje wewnętrzne potrzeby, a przy okazji mieć świadomość, że ciągle ewoluujemy, tworzymy pewną organizację, która siebie nawzajem wspiera po to, żeby tą ewolucję wspólnie przechodzić i żeby siebie nawzajem rozwijać, a przy okazji firma dzięki temu może też się rozwijać. Dokładnie. No i właśnie pytanie, żeby się dalej rozwijać, to teraz w jaki sposób właśnie zacząć samo zarządzanie do tego, żeby przejść w kulturze organizacyjnej właśnie na ten wyższy poziom? Co pozwala właśnie takiego wzrastać firmą, wykorzystując właśnie samo zarządzanie? Dokładnie. Czyli tutaj jest bardzo dobre pytanie, ponieważ my w sumie takim najprostszym narzędziem, który też najmniej kosztuje najczęściej organizację, to mamy to, że po prostu procesy coachingowe. Procesy coachingowe, one już w momencie, gdy szczególnie zaczynamy od tego poziomu góry, czyli pracujemy z tradycyjnymi organizacjami, zaczynamy od prezesa, zaczynamy od dyrektora, to same procesy coachingowe z zewnętrznym coachem, one pomagają właśnie zaczynać wprowadzać więcej transparencji do organizacji. Przy okazji my tutaj dodatkowo, my przede wszystkim pracujemy też z celami i z biznesem, czyli my pomagamy tym firmom wchodzić nie tylko na to, że te organizacje lepiej pracują wewnątrz, tylko pozwalamy osiągać większe, ambitne cele. Tak jak na przykład jeden z moich klientów, ty możesz kolejne swoje przykłady podawać, ale na przykład ja zaczynam pracować z klientem, naszym celem jest od zera zrobić 4 miliony obrotów w jednym roku i my to realizujemy, tak? Przy okazji się tworzy ta kultura organizacyjna początkowa, czyli my dodatkowo wprowadzamy częściowo samozarządzanie do tej organizacji, a z drugiej strony osiągamy realne biznesowe case'y, które przynoszą tym firmom i tym ludziom po prostu zwrot z inwestycji duży, tak? Także to jest jedno. No i to jest jedna metoda, tak? Druga metoda to jest cała właśnie na samym początku zbadanie kultury organizacyjnej i później świadome jej tworzenie. I to możemy zrobić na dwa sposoby. Albo pracujemy z zarządem i tutaj mamy pewien wypracowany sposób pracy właśnie warsztatowej, albo druga metoda, czyli praca właśnie z całą organizacją i pewien program, który możemy zaprojektować praktycznie oddzielnie dla każdej organizacji. I mamy do tego odpowiednie narzędzia i między innymi Holaspirit, do którego pewnie za chwilę tutaj dojdziemy, jest jednym z takich narzędzi, które możemy zaimplementować, żeby to samo zarządzanie weszło szybciej do organizacji,
Możemy do tego na przykład wykorzystywać praktyki holakracji, który jest pewnie jednym z najbardziej rozpowszechnionym systemem wdrażania samozarządzania, gdzie jest ponad 1000 organizacji, które już wdrożyły to, którym jest kilkanaście lat już praktyki, doświadczenia. Także tutaj mamy różne metody, które możemy do tego zaprząc. Tutaj na przykład Agile, Scrum. Tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo dużo metod, które w zależności od tego, czy mamy 1000 organizację, czy 30-osobową, możemy to w taki sposób zrealizować. No i tak, za chwilę przejdziemy właśnie tutaj do platformy HolaSpirit, ale jeszcze zanim przejdziemy, to jeszcze mam w sumie takie jedno pytanie. Właśnie, co to znaczy właśnie pracować w turkusowej organizacji? Jaki liderzy się tam odnajdują? Co oni robią właśnie w turkusowej organizacji? W jaki sposób funkcjonują? No właśnie, tutaj jest bardzo dobre pytanie, ponieważ tutaj możemy mówić o różnych etapach wdrożenia samozarządzania i roli liderów w tym temacie. I możemy tutaj mówić o tym, że tak sobie wyobrazić taki ostateczny model, w którym są firmy, które budują, pracują w takim stylu samozarządzania. Czyli między innymi firma Burzorg albo firma Software Mill, opisana u mnie w książce, w którym firma Software Mill, firma 40 prezesów, gdzie tak naprawdę można powiedzieć, że tam każdy jest liderem. Każdy jest liderem. Tak? Tutaj wiele jest mitów na temat turkusowych organizacji i nieporozumień. Ludzie myślą, że to są firmy, w których nie ma liderów, a to właśnie jest inna funkcja. To jest takie miejsce, turkusowe organizacje są najlepszym miejscem, w którym tworzą się liderzy. Z ludzi, którzy może nigdy nie myśleli o sobie, że są liderami, w momencie, gdy zaczynają przychodzić, to oni dopiero tutaj się dowiadują, czy są liderami, rzeczywiście ciągną innych ludzi za sobą. I to jest taki ostateczny przykład. Czyli na przykład mamy tutaj Burzorg, 15-tysięczna organizacja, która pracuje praktycznie bez menadżerów, takich tradycyjnych, pracuje na zasadzie 850 samozarządzających się zespołów. Tak? Czyli to jest naprawdę drastyczna reorganizacja organizacji. I to jest jeden model. Tak? Natomiast w momencie, gdy na przykład ja rozmawiam z bardzo dużą korporacją, bardzo mocno schierarchizowaną, tak? No i tutaj mają tradycyjnych dyrektorów, mają tradycyjnych kierowników działów, i to jest pewne zagrożenie, o ja wdrożę samozarządzanie, to ja stracę pracę, tak? Co ja będę robił wtedy? I tutaj jest duże zagrożenie, tak? No i tutaj mamy różne metody, czyli jeśli byśmy korzystali całkowicie z holakracji i ktoś chce wejść na ten sposób pracy holakratycznej, no to rola tradycyjnego menadżera się zmienia i mamy takie cztery role, które częściowo odpowiadają i tworzą tą rolę menadżera w inny sposób, czyli mamy circle leada, czyli takiego lidera kręgu, mamy następnie facylitatora, który dba o to, żeby ludzie osiągali pewne rzeczy, żeby spotkania były dobrze prowadzone, mamy sekretarza, który prowadzi transparencję tego, że podczas spotkania on dba o to, żeby wszystkie rzeczy się pojawiły i były transparentne. Ma circle repa, czyli który reprezentuje go na zewnątrz, ten tutaj byśmy musieli znacznie głębiej wejść w to, żeby to wytłumaczyć. Ale to jest jeden model, tak? Czyli taka firma tradycyjna może wybrać model holakratyczny i możemy pomóc w tym kierunku również pójść. Albo może na przykład wykorzystać takie narzędzia jak Agile i Scrum i częściowo zmienić tą rolę lidera albo kierownika działu, albo menadżera, że on przyjmuje rolę na przykład sponsora, albo on przyjmuje rolę product ownera, albo Scrum Mastera, jeśli idą stricte w Scrum, tak? Albo rzeczywiście możemy dla nich stworzyć ich własną kulturę organizacyjną, tak? Przez to, że my pracowaliśmy w firmie, która też była właśnie samozarządzająca, która wykorzystywała z drugiej strony tradycyjnych liderów i tradycyjne nazwy stanowisk, jak prezes, jak kierownik produkcji, tak jak twoja nazwa stanowiska, tak jak na przykład coach zespołowy, tak, których miałeś u siebie w zespole, tak, to my też pracowaliśmy w firmie, która działa na zasadzie samozarządzania, ale wykorzystuje tradycyjne nazwy stanowisk do tego, żeby na przykład tak jak Spotify, tak jak firma Haier, oni mają swój własny model organizacyjny i Spotify ma swoje nazwy. Haier z modelem Renden HI również ma swój model. Także my pomagamy firmom,
prostu tworzyć ich własne kultury organizacyjne, że na przykład wasza firma się nazywa X, to będziecie znani z tego, tak jak Spotify jest znany X, to jest wasza kultura organizacyjna. I teraz inne firmy adoptują model działania Spotify, tak samo jak my zaadoptowaliśmy część kultury organizacyjnej IGUS-a, mianowicie układ solarny. I my, nasze co-coach jest zorganizowany wokół układu solarnego i możemy wam też wdrożyć, jeśli się wam idea układu solarnego pomaga, klient w centrum, działy zorganizowane dookoła klienta, to my wam możemy pomóc wdrożyć taką kulturę organizacyjną w waszej organizacji. Dokładnie, no właśnie. I teraz pytanie, wspomniałeś właśnie tutaj o właśnie kilku takich dużych firmach. Pytanie, jakie są, mamy takie przykłady firm, które typowo w Polsce działają właśnie na takim modelu? Dokładnie, to jest dobre pytanie. Więc przy okazji też narzędzia do tego. Dokładnie, dokładnie. To jest dobre pytanie, ponieważ my właśnie niedawno wrzuciliśmy post na naszym stronie ecocoach.pl, łamane przez blog. Będziemy wrzucać teraz znacznie więcej artykułów na ten temat. I między innymi w ostatnim artykule znajdziecie listę turkusowych organizacji, które są w Polsce. Tak? Na przykład to, co za chwilę przejdziemy, czyli Hola Spirit. Mamy już kilkanaście organizacji w Polsce, które wykorzystują ten model funkcjonowania, jak między innymi na przykład Boulder, czyli ta firma, która jest też opisana w książce mojej Od hierarchii do turkusu, gdzie mają wdrożoną holakrację, mają wdrożony właśnie Hola Spirit. I to jest rewelacyjne, że możemy my wszyscy, tak jak my widzicie, co my robimy, czyli my dzielimy się za darmo wiedzą. To, że nam się pracuje fajnie, jesteśmy fajnymi dwoma gośćmi, oprócz tego mamy dodatkowy jeszcze dwuosobowy zespół, który z nami działa bardzo blisko, 30-osobowy zespół Eco Coach Community, który nas wspiera, który w momencie, gdy mamy większe projekty, możemy też im pomóc. Waldek jest tutaj z nami, który nas właśnie teraz nagrywa i się do nas uśmiecha. Także to jest to, że często te firmy turkusowe, zobaczcie sobie na Software Mill, oni też się mega dzielą wiedzą swoją, jak oni tworzą tą kulturę organizacyjną. Wszystkie rzeczy oni też pokazują, ponieważ my też chcemy inspirować innych, chcemy, żeby tak samo jak nam się ciekawie pracuje, żeby w innych firmach też się dobrze pracowało. Dlatego śledźcie nas, śledźcie inne organizacje. My podczas tego turkusowego webinaru też zapraszamy gości, czyli mamy też webinar, w którym zobaczycie między innymi Burzor, gdzie mówiłem o firmie Burzor, gdzie mam wywiad Software Mill i z Boulder, także śledźcie nasz i kolejne nasze webinary. Moi drodzy, mamy jeszcze tutaj 20 minut. Przejdziemy w tej chwili tutaj do samej platformy Holaspirit, ale w międzyczasie też zachęcam was do tego, żebyście zadawali pytania. Jeśli macie jakieś pytania w międzyczasie, ślijcie je na czacie, będziemy to śledzić, a teraz też Marek tutaj pokaże samą platformę holaspirit.com, żeby tutaj nie pozostać gołosłownym, żeby pokazać, jak to funkcjonuje. Także postaram się to zrobić w 10 minut i 10 minut zostawimy również na nasze, na pytania, które byście mieli, żeby też na nie odpowiedzieć. Także takie nasze hasło, sukces klientów to nasza pasja, to jest nasz początek prezentacji i właśnie między innymi na holaspirit.com możecie stworzyć sobie taką strukturę organizacyjną, która jest niehierarchiczna. Przepraszam, to jest jeden właśnie z takich ważnych rzeczy, które pomaga zmieniać firmę, odejście od takiego hierarchicznego zarządzania, że człowiek siedzi gdzieś na dole i myśli, a ja tutaj jestem małym pionkiem, ode mnie nic nie zależy, bo tam trzy poziomy ode mnie to jest prezes, który to w ogóle jest jego firma i niech on dba o to, jak ona się rozpadnie, to w ogóle nie jest moja wina, bo ja tutaj odpowiadam tylko za jakiś tam mały dział, tak? I przez to, jak zmieniamy strukturę organizacyjną, i tutaj widzicie naszą strukturę organizacyjną, jak ona wygląda, to właśnie w tym holaspirycie, i to też się bierze z holakracji, to pomyślcie sobie o tym, że mamy taką sytuację, że my tą strukturę organizacyjną najlepiej możemy przyrównać do organizmu, tak? Czyli mamy nasz duży organizm, organizm człowieka, który się składa z głowy, z rąk, z poszczególnych narzędzi.
I tutaj mamy to, wyobraźcie sobie te kręgi, które widzicie, nasze główne działy, czyli Eco Coach Community, Team Transformation, Business and Executive Coaching. I dodatkowo te jeszcze działy, czyli te organy, jak głowa, się składa spod organów, a mianowicie mózgu i poszczególnych komórek neuronów. I to mamy role, które tutaj tak samo możecie znaleźć. Także to jest jedna z funkcjonalności tego systemu, czyli możecie w zupełnie inny sposób pokazywać strukturę organizacyjną, właśnie w sposób taki niehierarchiczny. Także my jesteśmy na Polskę partnerem platformy HolaSpirit. I to będzie taka krótka prezentacja, żebyście zobaczyli, co to jest w ogóle za system. Czyli też między innymi dla zrozumienia kontekstu. Ja to też opisuję więcej w swojej książce, też Frederick Laloux, że my naprawdę żyjemy w niesamowitym momencie. Właśnie koronawirus i COVID pomógł nam to jeszcze bardziej zrozumieć. Tutaj pojawiają się nowe hasła, w sumie no, hasło VUCA też, czyli taka zmienność świata, który mówi o tym, że świat jest złożony, niepewny, dwuznaczny. No ma już samo to hasło ma już prawie 20 lat. Także dopiero w tym roku niektóre firmy go doświadczyły naprawdę bardzo mocno, natomiast wiele startupów, wiele takich firm jak Google to zauważa znacznie bardziej. I zobaczcie to, co widzicie tutaj po prawej stronie. Ta niestety piramida hierarchiczna, która opisuje wiele z tradycyjnych organizacji. Popatrzcie, jak ona wygląda. Popatrzcie na to, jak ludzie się nie komunikują w niej właściwie. Jak ludzie często, na przykład jak my rozmawiamy z różnymi organizacjami, mówimy o silosach. My się spotykamy z takimi firmami, po prostu dyrektor generalny zakładu i pod nim są trzy zakłady i tam mają kierowników. I tutaj jeden kierownik po prostu robią praktycznie to samo, co drugi kierownik w drugim dziale, w drugim zakładzie produkcyjnym, ale oni traktują siebie jako wrogów. Oni ze sobą walczą, oni się nie dzielą swoimi praktykami. Patrzą na to, że oddział tam, nie wiem, drugi w innym kraju, to on w ogóle po prostu chce go zniszczyć, tak? To jest po prostu tragedia, która jest związana z samym tym, że funkcjonuje taka właśnie struktura organizacyjna firm i coraz więcej ludzi, to jest taki ważny aspekt, o którym warto rozumieć, że coraz więcej ludzi chce pracować w inny sposób. Mamy zupełnie nowe pokolenia, które jeszcze, jak ja przychodziłem do pierwszej pracy i mi w ogóle tam prezes powiedział, że w ogóle on się tutaj jest najmądrzejszy, on wie, co ja mam robić, to ja to przyjmowałem w ogóle spokojnie i ze skruchą, bo tak zostałem wychowany. Natomiast młode pokolenie, ono już w pełni świadome jest pewnej wiedzy, którą mamy psychologiczną, że w ogóle każdy z nas w momencie, gdy jest dorosły, odpowiada sam za siebie i to jest lepsze podejście psychologiczne. Ci ludzie są zdrowsi psychicznie często, oni są pewniejsi siebie niż ci często zakompleksieni kierownicy, dyrektorzy. Są bardziej świadomi, są wychowani w lepszy sposób i oni mówią, ale co ten gość mi będzie mówił, co jest lepsze, jak ja wiem w ogóle. Co jest lepsze dla w ogóle na przykład w dziale marketingu, albo w dziale social mediów, albo w ogóle u web developerów. To się rewelacyjnie sprawdza właśnie w software house'ach, gdzie po prostu ci ludzie sami, którzy są zaangażowani, uwielbiają tworzyć oprogramowanie, tam właśnie to samo zarządzanie się wyłoniło, tak? Gdzie w ogóle człowiek, który siedzi nad daną częścią kodu, on wie, jak najlepiej go napisać. I to jest jeden z aspektów. No i właśnie, bo dodatkowo wyłaniają się nowe potrzeby. Potrzeba takiej autentyczności. Wiecie, jeśli jeszcze 20 lat temu w ogóle prezes coś, na przykład dyrektor zarządzający w jednej firmie, w którym ja pracowałem, miał przy swoim nodze od stolika, miał w ogóle małą buteleczkę alkoholu i sobie ją popijał z samego rana, jak nikt nie widział, to nikt na ten temat nawet nie mógł pisnąć słowa w organizacji, tak? Natomiast teraz organizacje są coraz bardziej transparentne i między innymi w tych książkach, których tutaj widzicie, ja Wam polecam wszystkie przeczytanie je, bo one są naprawdę rewelacyjne, między innymi tu Many Voices, One Song, czyli książka na temat socjokracji, Reinventing Organizations, ale też Holacracy, też Liberté, czyli Freedoming, przeczytacie na ten temat znacznie, znacznie więcej.
No i a propos samego Hola Spirit, jest to narzędzie rozwijane od 2016 roku, ale właśnie, jak bardzo szybko, intensywnie rośnie, czyli ponad 400 klientów na całym świecie, w ponad 30 krajach. I to jest rewelacyjne, że to jest narzędzie, pierwsze narzędzie, którym jest narzędziem dla turkusowych organizacji, które jest spójne dla turkusowych organizacji, które jest spójne z ideą holakracji, spójne z ideą socjokracji, czyli możecie różnymi metodami mieć narzędzie do tego, które wspiera Was w zarządzaniu. Do tego Wam polecamy, bo też tym jesteśmy partnerem na Polskę, czyli taki odpowiednik Slacka, ale też z nowymi funkcjonalnościami, czyli Talk Spirit, który tutaj widzicie, bo między innymi ci założyciele właśnie Talk Spirit również są założycielami Hola Spirit. No i właśnie możecie przy okazji już sobie wejść na stronę holaspirit.com i możecie sobie zacząć testować, możecie nas zapraszać do tego, żebyśmy Wam pomogli zrozumieć to narzędzie, jak możecie dla swojej organizacji, na przykład jakiejś części wykorzystywać. Też jest istotne to, że samo to narzędzie nie jest takie sztywno jakby zaprogramowane, tylko jest właśnie elastyczne. Prawda? Dokładnie. Możecie mocno dostosować do własnych potrzeb. Dokładnie. Czyli możecie z tym narzędziem w 100% wdrożyć holakrację, ale jeśli na przykład byście nie chcieli w ogóle w 100% działać zgodnie z holakracją, czyli zaadoptować sobie coś do tego, to też macie rewelacyjną do tego możliwość. Czyli my na przykład tworzymy nasz układ solarny, dzięki temu wrzuciliśmy klienta w sam środek organizacji. To narzędzie zostało wdrożone do na przykład firmy Orange we Francji, gdzie kilka tysięcy ludzi właśnie wdraża większą zwinność swojej pracy właśnie z tym narzędziem. Macie tam między innymi jasne role i oczekiwania. Tam jest ogromna przejrzystość. Zaraz Wam udostępnię, też pokażę Wam naszą, wejdziemy w głąb tego całego systemu. Dodatkowo mamy tam właśnie między innymi OKR-y, czyli jak potrzebujecie na przykład tylko system, który Wam pozwoli w jasny i transparentny system, sposób pokazywać Wasze kluczowe cele na najbliższe 3 kwartały, żeby właśnie w organizacji stworzyć system jasnego, transparentnego zarządzania celami, w którym widzicie go zarówno dla cel, który ma prezes osobisty, jak i cel, który ma cała organizacja na najbliższy kwartał albo na cały rok, na poszczególny dział marketingu, na dział właśnie produkcji. To jest rewelacyjne narzędzie do tego. Choćby nawet możecie rozpocząć korzystanie z tego systemu właśnie z wykorzystaniem funkcji OKR i Wam się to już podoba. Mamy takich klientów, którzy tylko dla OKR-ów sobie zaczęli to wdrażać, a później im się zaczęły podobać również funkcje właśnie odchodzenia od nazwy stanowisk i wprowadzania ról, pewnej transparencji, prowadzenia spotkań, bo to jest też rewelacyjne. Także jest to też to, co mówimy o systemach holakratycznych i systemach turkusowych, że to jest też systemy, w którym to nie jest tak, że to wszyscy czekają na decyzję prezesa, co ma się zdarzyć, tak? I czekają na to, że co on łaskawie zechce przekazać dla siebie, tylko tutaj jest cały system, w którym to my wszyscy wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ta firma osiągała sukces. Jest pewien system dystrybucji odpowiedzialności, tak? No tak jak my wiemy z naszej organizacji, że po tym jak sobie ustalamy, że okej, ktoś przyjmuje pewną odpowiedzialność za pewien obszar, to już później tworzy ten obszar i jest za niego odpowiedzialny i to jest też narzędzie, które pozwala to realizować. No i tutaj między innymi mamy klientów, którzy z tego korzystają. Czyli tutaj jest między innymi X-Solve, ale X-Solve to teraz nowa nazwa Boulder w Polsce. Ale jak widzicie, zarówno w Szwajcarii, jak i w Niemczech także takie firmy, które z tego korzystają. No i Was zapraszamy do współpracy. Ja skończę tutaj tą prezentację, a Wam pokażę jeszcze krótko naszą platformę Hola Spirit, jak ona wygląda, żebyście mogli ją zobaczyć tak w realu. I na przykład pewne funkcjonalności, które tutaj mamy, jak one wyglądają. Także jeszcze raz Wam tutaj udostępnię to jako zakładkę Hardware Chrome, Hola Spirit. Także zobaczcie, jak wygląda nasz
nasze działanie w tym systemie. Także widzicie teraz platformę naszą. I na przykład możemy sobie wejść do naszego działu, czyli do kręgu Business and Executive Coaching. I to jest, nie wiem, czy jest Wam znane takie hasło B Corporation i A Corporation, czyli to jest taki właśnie też idea, która bardzo mocno się rozwinęła w Stanach, czyli że właśnie takie korporacje, które zwracają uwagę na to, że nie działają tylko dla samego zysku, tylko też jest jasne, tworzą sobie na każdym etapie misję. Tak? I tutaj mamy, widzieliście misję naszą, która powoduje to, dlaczego my funkcjonujemy. I tutaj widzicie naszą misję, jaką ma konkretny ten krąg, czyli dział, dział Business and Executive Coaching, czyli naszym celem funkcjonowania i dlaczego powstał w ogóle ten dział, ten krąg, jest to, żeby obsługiwać klientów i pomagać im wzrastać, zarówno w biznesie, jak i w karierze, jak i w życiu. Bardzo proste hasło, ale które właśnie tłumaczy tak naprawdę, czym jest ten dział. Jak sobie popatrzycie też na inny nasz dział, na przykład sobie zobaczymy na dział marketingu. Dział marketingu jest odpowiedzialny jego działaniem. Jest w ogóle tak naprawdę odpowiadać za wszystkie marketingowe działania, które są w całej organizacji. Bardzo proste, jedno hasło, ale mówiące tak naprawdę, jaka jest misja, jaka jest funkcja tego działu. Czyli bardzo duża transparencja. Tutaj widzicie również konkretny obszar również zarządzania projektami. Tutaj macie właśnie również funkcję naszego OKR-u. Przy okazji Wam mogę pokazać nasz OKR, jaki mamy na ten rok. Tak, dzieląc się transparencją i właśnie zobaczcie na to, że możemy sobie popatrzeć na dział praktycznie, na różne kwartały, które mieliśmy, na ile go zrealizowaliśmy i zobaczyć sobie na przykład, że my z tego, to nie jest jakaś abstrakcyjna rzecz, którą tutaj Wam mówimy, tylko mamy konkretne rzeczy, które tutaj Wam pokazujemy, czyli naszym głównym celem na ten rok to jest to, żeby w roku 2020, żebyśmy się stali najbardziej rozpoznawalną firmą coachingu biznesowego w Polsce, generując szczęście i pieniądze dla klientów i siebie. Przy okazji macie mini szkolenie z OKR-ów, ale też możecie zobaczyć, jak na przykład wyglądają funkcja spotkań, które jest bardzo dobrze usystematyzowane, gdzie możemy sobie na przykład zobaczyć na raporty, które powstały, jak ludzie się spotkali, jak myśmy się spotkali na naszym ostatnim spotkaniu, jaki raport powstał, akurat tutaj było nasze spotkanie wczorajsze, albo tydzień temu, który mamy, i zobaczcie, jakie decyzje podjęliśmy, o czym rozmawialiśmy, i to wszystko tworzy tą transparencję, o której mówimy w momencie, gdy mamy turkusową organizację. Także ja Was zachęcam, widzicie holaspirit.com, zapraszam Was do tego, żebyście też sobie sami przetestowali, zaprosili nas na spotkanie, powiemy Wam więcej o tym, o tej platformie, o tym systemie. Natomiast teraz już kończę, ponieważ tak jak obiecałem, zostawimy część jeszcze na pytania, które się pojawiły. Także nie wiem, czy coś się tam pojawiło, jakieś pytania, coś powinniśmy odpowiedzieć. Na chwilę obecną na czacie tutaj nie mamy informacji o pytaniach. Chciałbym właśnie też Wam powiedzieć, że więcej takich, też takich informacji, taką demówkę, jeśli chodzi o Holaspirit, też myślę, że tutaj możemy Wam podrzucić mailową, na przykład po zakończeniu webinarze, kilka godzin po webinarze. W mailu pojawi się też informacja z dwoma linkami, gdzie jest właśnie taki przewodnik, mini przewodnik, jak poruszać się właśnie po Holaspirit. Możemy nawet tą prezentację, którą ja teraz pokazałem, również Wam udostępnić, także w mailu, który dostaniecie po tym webinarze, dostaniecie również tą prezentację, przekazujcie ją dalej i niech dobre narzędzia i dobre rzeczy idą w świat i pomagają zmieniać to, co się dzieje w świecie. No dobrze, to może jeszcze ostatnie pytanie, jeśli nie ma innych pytań, to my Wam damy teraz pytania, ponieważ tutaj się mnóstwo tematów pojawiło. Chciałbym Was zapytać, czy macie Wy jakiś temat, ponieważ my tutaj zawsze pracujemy z kolejnymi tematami i możemy zapraszać ciekawych też gości na ten webinar.
I czy wy macie jakiś pomysł, nad czym chcielibyście, żebyśmy się w kolejnym turkusowym webinarze w sierpniu zajęli? O czym byście chcieli więcej usłyszeć? Ponieważ tak jak widzieliście, myśmy tutaj bardzo szybko, w sumie temat kultury organizacyjnej, on się raz na jakiś czas pojawia i on jest też ciekawy. Moglibyśmy na ten temat mówić więcej. Dajcie znać na czacie, co jest dla was ważne, co chcielibyście, żeby się pojawiło na kolejnym turkusowym webinarze. Ja tutaj mamy listę gości, którzy też, no tam też jest taka wstępna lista gości, którą moglibyśmy zapraszać. Natomiast też przede wszystkim wy, którzy jesteście tutaj i tworzycie ten webinar, dla was też go robimy. To jest klucz do tego, żebyście mieli z tego radość i wartość i żeby to wam pomagało w waszym codziennym funkcjonowaniu i może też zmieniało organizacje, w których pracujecie. Jak chcielibyście, no, macie ochotę też głębiej zbadać czy rozpoznać, jaka kultura organizacyjna panuje u was, w waszej organizacji, to zachęcamy też do skorzystania z takiego bezpłatnego badania www.q26.pl. Dokładnie, tutaj wrzucę na czacie. To jest takie narzędzie, które pomaga firmom zobaczyć tak naprawdę, jak wiele jest samozarządzania w ich organizacji. Możecie to zarówno dla całej organizacji, czyli na przykład prezes, dyrektor, jak i poszczególne działy, możecie tutaj z tego skorzystać. Także zapraszamy. No i co? To w takim wypadku, jeśli nie ma więcej pytań, to mam nadzieję, że tutaj możecie się też w razie czego, jak teraz się nie pojawił, o właśnie, tutaj pojawiło się jeden temat, ale w razie czego możecie się też z nami kontaktować mailowo poprzez LinkedIna, prawda, także jeśli się tutaj pomysły jakieś nie pojawią, zawsze jesteśmy tutaj dla was dostępni telefonicznie, mailowo, na LinkedInie, także też zapraszamy. Okej, tutaj się pojawiło pytanie od Anety. Jak zadbać o pracowników w organizacjach turkusowych i tradycyjnie rozumiane HR? To taka jedna rzecz i tutaj też o tym nie powiedzieliśmy, a to rzeczywiście się często zmienia. Tutaj mówimy o zmianie słów, czyli też tak jak zauważyliście, że kultura organizacyjna się bierze ze słów. I od razu odpowiem na to, że jednym z takich elementów, prawdopodobnie to może być już część większej zmiany, w zależności od tego, jak ta organizacja jest gotowa na zmianę, no to jednym z elementów jest choćby nawet zmiana nazwy HR. Większość już takich turkusowych organizacji, które naprawdę idzie w tym kierunku zmiany i wdrożenia samozarządzania, w ogóle odchodzi od nazywania tego Human Resources. Ponieważ ludziom się to kojarzy, niestety my jako też coache, którzy mają wiedzę psychologiczną, my wiemy, że my zasoby rozumiemy inaczej. Czyli zasoby, czyli coś, co buduje człowieka ze wszystkimi jego talentami, kompetencjami, umiejętnościami. Nazwa zasobów, czyli human resources, czyli dział zasobów ludzkich, tak to tłumaczone na język polski. No pewnie psychologowie, coache, my to rozumiemy inaczej, ale niestety większość ludzi w organizacji to myśli, ja jestem zasobem, czy ja jestem takim małym trybikiem w tej organizacji, małą takim elementem, który tworzy, jest tylko zasobem. Ja, dla mnie to ja nie mam wpływu na wszystko i nawet ten dział sam mówi o tym, jego nazwa, że to jest dział zasobów ludzkich. Dlatego wiele tutaj firm przy zmianie na turkus wprowadza tak, jak my mamy human growth. Tak, czyli w skrócie HG. Human happiness, HH wprowadza i tutaj naprawdę różne nazwy są, na przykład dział szczęścia, dział dbający o szczęście w organizacji. Tak? Tutaj naprawdę wprowadzamy innowacje, tak, że to jest to. Później taką drugą rzeczą, jeśli mogę odpowiedzieć tobie, Anna, to tylko chętnie zbadamy bardziej, na jakim etapie wasza organizacja jest, chętnie się spotkamy. A na przykład takim jedna duża korporacja również wprowadziła taką proste narzędzie do tego, żeby wprowadzić, że wielu ludzie są bardziej zaangażowani, że oni sami dbają o to, jak zadbać, jak zatrudnić o kolejnego pracownika. Czyli jest pomysł na to, żeby zatrudnić nowego pracownika do zespołu,
Nie robią to tylko same działy HR, tylko robią to przy współudziale również pracowników, czyli to, co my wiemy sami z IGUS-a, to jest rewelacyjna praktyka, czyli tak zwany dzień kandydata. My tutaj nazywamy to w EcoCoach dzień obwąchiwania się, czyli my się często widujemy z naszymi kandydatami. No my to w ogóle mamy zupełnie jeszcze inny program, bo najczęściej ludzie dołączają do nas przez program EcoCoach Community, czyli 3-miesięczny program coachingowy, gdzie oni nas poznają po prostu na wylot, a my ich poznajemy i poznajemy na wylot, czyli to też my wiemy, w co się pakujemy, jak przejdziemy przez ten cały program, tak, jak i oni wiedzą, tak, i się tutaj przechodzimy to z pełną odpowiedzialnością, zarówno plusów, jak i minusów. I najczęściej tak to jest w organizacjach, czyli jest zmieniony zupełnie sposób rekrutacji. Tutaj tak na szybko odpowiedź Tobie, Aneto. I mamy chyba drugie jeszcze pytanie, tak, jeszcze od Janusza. Okej. Może więcej szczegółów w etapach zmiany kultury organizacyjnej. Super, to tak na szybko też to odpowiem, żeby nie przedłużać. Dobrze, rozumiem, Janusz, czyli to jest temat, rozumiem, to jest temat, czyli to może być temat na kolejny webinar, czyli więcej szczegółów o etapach zmiany kultury organizacyjnej. Super, to jest bardzo dobry pomysł, także mamy temat na następny webinar, na tym się skupimy. Nie będę teraz odpowiadał, bo bym odpowiedział chciał po łebkach. A może tutaj ten temat, Aneto, ja teraz też to rozumiem, czyli to chodziło o to, co może być tematem na kolejny webinar. Także dopiero teraz to zrozumiałem, także widzicie, dzięki za olśnienie, które dzięki Wam mam teraz. Także mamy dwa tematy na kolejne turkusowe webinary. Potwierdziłem już wstępnie Januszowi, także na następnym będzie ten temat, jakie są etapy. A drugie mamy Anetę, czyli Janusza temat to będzie sierpień, we wrześniu mamy temat od Anety, czyli jak zmieniać, jak, i tutaj mamy kolejny nawet temat od Anety, także super, dziękujemy Wam za mnóstwo pomysłów. Także ja ze swojej strony dziękuję za rewelacyjne pytania, Arturze, i za tą rozmowę, i za prowadzenie też tego, współprowadzenie tego webinaru. Dziękujemy też Waldkowi, który tutaj nas cały czas nagrywa, jak i Wam przede wszystkim za to, że jesteście z nami. I zapraszamy już na kolejny turkusowy webinar, który jest tradycyjnie w ostatni wtorek miesiąca sierpnia, czyli 25. Wszystkich, którzy są na urlopach, pozdrawiamy teraz. I co? To w takim wypadku możemy kończyć. Myślę, że możemy kończyć, także dziękujemy wszystkim serdecznie, wszystkim uczestnikom. No i cóż, będziemy brali pod uwagę właśnie tutaj te Wasze sugestie co do kolejnych naszych tematów. Świetnie było się z Wami spotkać, miło nam bardzo, że uczestniczyliście w naszym spotkaniu. No i cóż, życzymy w takim razie dużo słońca, dużo energii. No i wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Bardzo ciekawą i wyczerpującą. Dobrze, także co? Także dziękuję Wam bardzo wszystkim serdecznie. To jest końcówka już i żegnamy się. Turkusowy webinar 27, w którym mówiliśmy m.in. na temat holaspirit.com, platformy, która pomoże Wam wdrażać samozarządzanie i tworzyć turkusową organizację. I widzimy się kolejny raz w ostatni wtorek sierpnia o godzinie 10. Dziękuję i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.